Jaka beka. Nie mogę. Nic mi do głowy nie przychodzi, kurwa. Nie wiem, odpaliłem tak. Zobaczcie, on leży, widzicie to? Jak myślicie, czemu się tak dzieje? Patrzcie, on jest do góry. Ten się schował. Tam trochę nóżki widać. Ale tak tu przekopał. Ma... To jest nandu, nie? One kopią dużo. Ten też w sumie kopie, ale wydaje mi się, że one ten nandu bardziej wykorzystują moment, gdy mogą kopać, to kopią. Jak nie mają, to nie kopią. A temu to jak się zachce. Ten to jest w ogóle jakiś, kurde, pomylony. Z tym parkiem się nie gada w ogóle. Ten chyba to jest samiczka, mi się wydaje. Powiem tak. Będę głupka udawał. To jest chyba samiczka. Strasznie taki srebrny ten karapaks. To są cechy typowe dla samicy. Samce mają niebieski, nie? I mają takie niebieskie, opalizują odnóże na niebiesko. To jest dosyć spory, nie? Wszystkie są dosyć spore. Akurat ten tutaj, no ogólnie z tego co wiem. W sumie nawet nie chcę mi się o tym gadać. Może powiem, może nie. No, nie wiem. Nuda jest jak nic. Tak sobie odpaliłem. Będzie filmik bez cięć, bez niczego. To może go wrzucę, może nie. Nie wiem. Ale ten tutaj to jest. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień chyba. No. Czemu on tak leży, kurde? Co mu jest tam? Ciekawe, co mu jest. Kurde, czy on przypadkiem nie linieje, kurde? Może będzie zaraz dwa razy większy. Ten to na pewno. Ten co odpuści. O, jest noga tam, widać trochę. One już wszystkie są dosyć takimi podrostkami, nie? Niestety, kurde, no, było ich więcej, ale już nie będę się zagłębiał w tematy. Tutaj ten. On raczej, nie wiem, jeżeli to jest samiec, to on dużo większy nie będzie. Ale on i tak się podejrzewam, że się zblokował, nie? Przez... Nieważne, kurde, ten temat jest zbyt skomplikowany, żeby go poruszać. Mi się nie chce o nim gadać. No ale tyle zdążyłem uratować, kurde, nie? Powiem wam szczerze, że... O, nie będę wam nic gadał. Patrzcie, jak mu zrobiłem ładnie. Taki piaskowy klimat mu zrobiłem. One monocentropusy były właśnie spotykane właśnie na takich kamiennych, piaszczystych miejscach, gdzieś przy wysuszonych roślinnościach. I właśnie taki podobny im zrobiłem, nie? No. A Murinusy, no to wiadomo, nie? Pustynie, stepy, sawanny, dżungle. To starałem się zrobić z nim taką sawannę jakby, nie? Oczywiście to nie jest taka, ale podobna może być. Niby jest tutaj, wiecie, baobab serośnie czy coś. Taki klimacik. No.
One to są świeżo. One są tutaj drugą dobę chyba. Zrobiłem im takie po prostu, bo mi się nudziło. Stwierdziłem, że miło by było, gdyby miały po prostu więcej miejsca. Dużo przemyśleń przy tym miałem, kurde. Jeśli chodzi o wielkość. Tej się schował. No nie powiem wam. Tam siedzi Nandu, nie? Tripepi. On się tam zakopał i koniec. On przekopał tu wszystko. Miał ściółkę taką podobną do tego, a tu wszystko przewalił. Wyciągnął spod kokosa wszystko. Wypchał tu górę, zrobił, zapchał tą norę tu. Tutaj, tu zrobił, kurde, wejść. Pod tym kokosem jest nora. O, widać. I on tam ma twierdzę, on tam siedzi i chłopie, on tam wyjdzie, jak zgaszę światło. Wyjdzie jutro, kurwa. Nogę, dupę wystawił teraz i jest cwany.